Siema. Jakiś miesiąc temu wraz z wydaniem Wiedźmina 3 aktualizacji 4.0 na najnowsze konsole do gry zostało dodane coś jeszcze. Coś, co nie zostało zapisane w patch notesach. Sekret. Sekret, który nie jest sekretem tylko i wyłącznie w Wiedźminie, a powiązany jest z wampirami, mnichami, bóstwami, teoriami spiskowymi oraz nieukończonym kontentem. I ostatnio o tym sekrecie dowiedzieliśmy się całkiem sporo. Czas na update. Jeżeli nie wiecie do końca, o czym mówię, jest to pierwszy raz, kiedy słyszycie o jakimś nowo dodanym sekrecie, to polecam zapoznać się z filmem, który wyskakuje wam w prawym górnym rogu. Inaczej zapewne się zgubicie. Zacznijmy od początku. Dzień po aktualizacji 4.0 pojawił się nowy sekret. Aby go aktywować, musieliśmy uruchomić wszystkie dźwignie w pobliżu. Zabić żywiołaka, a potem pojawił się portal. Kiedy do niego wchodziliśmy, teleportowaliśmy się na górę bastionu, schodziliśmy na dół i spotykaliśmy nieśmiertelne duchy, które okazały się jednak śmiertelne. To pierwsza rzecz, którą od tej pory udało nam się ustalić. Duchy są śmiertelne, ale zabić możemy je tylko w jeden aktualnie nam znany sposób. Tylko poprzez art. Ale sam art nie zrobi roboty. W końcu sam art bez żadnych ulepszeń odpycha, a nie zadaje damage. Wpływ na to, czy duchy zostaną przez nas zabite, czy nie, mają dwie runy. Jedna z nich to przenikliwy chłód, a druga, z tego co wiem, nie została jeszcze przez nikogo odkryta, to fala uderzeniowa. Bez tych dwóch run zabicie upiorów jest niemożliwe. Druga z odkrytych rzeczy to znak. Do tej pory mówiłem, że ten znak występuje na rękawicach Regisa oraz gwincie na monecie Regisa, co jest prawdą. Ale jest jeszcze kilka miejsc, w których możemy go znaleźć. W poprzednim odcinku mówiłem, że ciekawostka jest jakoś grubo powiązana z wampirami i miałem co do tego rację, bo znak ten dodatkowo możemy znaleźć w twierdzy Tesza Mutna oraz w miejscu, gdzie łączy się nasz świat wraz ze światem wampirów. Miejscu chronionym przez ukrytego. Wiele osób pisało w komentarzach, że jest to znak koniunkcji sfer i całkiem możliwe, że tak, zważywszy, że znajdziemy go dosłownie w miejscu, gdzie do tej koniunkcji doszło. Ostatnio też powiedziałem, że znak, który rysuje Regis w Tesza Mutna, to nie jest dokładnie ten znak, co było akurat nieprawdą. Kiedy odblokujemy kamerę, będziemy mogli się bliżej mu przyjrzeć i zauważymy, że jest to dokładnie identyczny znak, jaki znajdziemy w piwnicy bastionu. Co do znaku, to jeżeli weźmiemy i przetłumaczymy te gryzmoły na nasz język, to wyjdzie nam coś takiego. Jest to o tyle ciekawe, że początek to FF, tak samo jak FF w FF06B5. Dalsza część się nie zgadza, ale wygląda to bardzo podobnie. Słyszałem też teorię o tym, że świat, w którym się znajduje Wiedźmin, to świat FFVQBZ, a świat Cyberpunka to FF06B5. Albo że są to koordynaty do Układu Gwiezdnego, a te trzy kółka to planety, między którymi zaszła koniunkcja sfer. Trzecia z nowo dodanych rzeczy, o których nie wspomniałem w poprzednim odcinku, to ciało. Ciało, którego wcześniej tam nie było, a które zostało dodane wraz z nowym sekretem. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem wam o pierścieniach, które noszą mnisi przed posągiem FF06B5 i że ci owi mnisi są powiązani dość mocno z tym samym sekretem. Kolejnym dowodem na to, że jest to prawda, znajdziemy właśnie patrząc na to ciało, bo ciało, o którym mowa, na jednym z palców ma założony pierścień. Siema, z przyszłości mówię, bo w trakcie montowania tego odcinka wpadłem na całkiem niezły pomysł. Skoro kolor FF06B5 to kolor różowy, to może gdyby potraktować na przykład to nowo dodane ciało właśnie jakimś filtrem różowym, albo ten znak też właśnie różowym filtrem, coś bylibyśmy w stanie znaleźć. Albo jakieś inne miejsce gdzieś na różowo, różowym filtrem. Bo czasem nasze oczy nie są w stanie wychwycić małego odcienia jakiegoś koloru i w tym kolorze może być napisane na przykład jakaś wiadomość. Tak jak macie tutaj, wam pokazuję pewnie teraz na ekranie, o co mi mniej więcej chodzi. Więc może to też potencjalnie tak działać tutaj. Niestety ja po wielu próbach nic nie znalazłem, aczkolwiek nie znam się na tym, także ktoś jeżeli umie, to może sobie spróbować, plus na jego ramieniu też mam napisaną literkę K. Dość mocno rzuca się w oczy. Kolejna, czwarta rzecz, którą zauważyłem, a o której nie wspomniałem, to płomienie na tym znaku. Kiedy się wystarczająco dobrze przyjrzymy, zrozumiemy, że te płomienie, które tam są na tym znaku, to płomienie wiecznego ognia. Mimo przeszukania wszystkich kapliczek, jakie chyba istniały w mieście i udania się do tej głównej siedziby, podpalania wszystkich możliwych kapliczek, pogaszenia, nic nie udało mi się ustalić. Natomiast no, jeszcze raz spójrzcie na ten znak. Jest to znak zdecydowanie wiecznego ognia. Czy ma to jakieś istotne znaczenie? Myślę, że może mieć.
ponieważ całkiem możliwe, że tam też możemy coś aktywować. Po setkach prób wchodzenia i wychodzenia z tego bastionu, zauważyłem też ciekawą rzecz. Geralt, kiedy przejdziemy przez portal, mówi zaraza. Zaraza. Jest to o tyle ciekawe, że mówi to zazwyczaj w sytuacji, gdzie po prostu czegoś nie aktywowaliśmy. Albo zrobiliśmy coś źle. Może być to bezpośrednia wskazówka co do tego, że coś jeszcze powinniśmy zrobić przed tym, jak weszliśmy do tego portalu. Albo gdzieś w świecie Wiedźmina ukryta jest jeszcze dźwignia, której wcześniej nie było. I którą musimy aktywować, żeby portal przeniósł nas do jakiegoś następnego, ukrytego pomieszczenia. Co zadziwiające, przeczytałem też wiele komentarzy o tym, że tak naprawdę nie jest to żadna ciekawostka. Nie wiem, jak ktoś po obejrzeniu tego filmu mógł stwierdzić, że to czysty przypadek, ale na potwierdzenie tego wszystkiego kilka wskazówek od twórcy. Pawła Sasko. There's a question, is there any meaning behind FF06B5 written on the statue? I cannot tell you! Of course there is a meaning. What do you think who do you think we are? We are CDP Red, dude. I think one day guys you're going to solve it. I'm positive. Takich shotów jest całkiem sporo. Tą drogą to ja po trzech dniach niespania nagrywając odcinek o ciekawostce i próbując zrozumieć, co tu się w ogóle dzieje. A jest co rozumieć, bo teraz musimy iść do cyberpunka, a tu jest zdecydowanie grubo. Zacznijmy od wampirów w cyberpunku. Chociaż bezpośrednio w cyberpunku nie spotkamy żadnych wampirów. I was acting. Bo właśnie w Radiu Morrowrock jesteśmy w stanie usłyszeć ciekawą teorię. O tym, że rodzina Arasaka żyje tak długo dlatego, że jest to rodzina wampirów. Okay, people, listen up. This one comes to me from a listener who raises a great question. And he suggests an answer. How does the Arasaka family live so long? What about the Lucchesis, or half a dozen other high-profile corpo families that are pushing 200 years at this point? His answer? They're vampires. The world is ruled by vampires. Well, folks, I can't say I haven't thought about it that way, but let's consider the evidence. There's the obvious. They seem to live forever and they look good doing it. Have you seen the documentary recently about Hinako Arasaka? She didn't look a day over 40, but she's currently pushing her 8th decade. Wiadomo, jest to teoria spiskowa, dosłownie i w grze. Ale nie możemy z góry zakładać, że to co słyszymy to kłamstwo, bo już zdarzyło się tak, że to co mówił okazywało się prawdą. Na dodatek w cyberpunku stworzono wielką sieć tuneli, które nigdy nie zostały dodane do gry, a zostały w pełni stworzone. Jak napisał pracownik CD Projekt Red, tunele te miały być siedzibą właśnie wampirów. A do tego wszystkiego Gary. Gary z cyberpunka, który również mówi o wampirach. O tym właśnie, że Saburo Arasaka jest jednym z nich. Ten gościu mówi naprawdę sporo dziwnych rzeczy, ale jedna z jego teorii to teoria o reptilianach. Na pewnym etapie Gary znika, a za jego zniknięcie podobno odpowiadają właśnie reptilianie. A przynajmniej ludzie, którzy z opisu brzmią tak jak Gary mówił, że wyglądają właśnie reptilianie. Zatem możemy zakładać, że teoria z wampirami Garego nie może być aż tak bardzo oderwane od rzeczywistości. Chociaż, tak jak mówię, to tylko teoria. Co do cyberpunka, ta cała zagadka ciągnie się naprawdę długie lata. A teorii co do tej zagadki jest absolutnie mnóstwo. Przeczytałem większość z tych teorii, jaka istniała na Reddicie, a jest ich naprawdę dziesiątki, nie wydaje mi się, by jednak wszystkie te teorie miały jakikolwiek sens, to znaczy prowadzą nas do czegoś, ale ostatecznie gubią wątek. Wydaje mi się, że to co dostaliśmy od twórców to jasny przekaz, że po prostu chodzi o wampiry. Niedługo też do cyberpunka wychodzi nowy dodatek i jest to potwierdzony największy dodatek jaki studio CD Projekt Red wydało kiedykolwiek. Także myślę, że całkiem możliwe, że dowiemy się tam czegoś bardzo istotnego co do tej zagadki. W poprzednim odcinku mówiłem też, że ten znak, który możemy znaleźć w piwnicach bastionu może być odesłaniem przez twórców do misji w Tesza Mutna. No i w pewnym rodzaju było, bo znalazłem więcej znaków. Ale niestety oprócz nich nic. Mimo godzin szukania nie rzuciło mi się w oczy nic niezwykłego. Wiem, że jest kilka osób, które również próbowały swojego szczęścia w rozwiązywaniu tej zagadki, albo i nadal próbują, więc odsyłam was do całej Wikipedii poświęconej właśnie tej zagadce oraz do Reddita. Jest tam tyle rzeczy, że żeby je przeczytać, musielibyście siedzieć naprawdę miesiącami. Zagadka jest niesamowicie skomplikowana.
tak jak zresztą mówiłem. A teraz lista rzeczy, które próbowałem, żebyście wy nie musieli. Próbowałem użyć kaganka Keiry w piwnicach Bastionu, maski Uroborosa, w końcu ten wóz zjadający swój ogon nazywa się Uroboros. Próbowałem użyć, no właściwie to każdego przedmiotu w grze, jaki chyba istnieje i można użyć go przy tym znaku, ale żaden z nich nic nie robi. Próbowałem udać się na dół w zbroi Tesza Mutna oraz tej, którą znajdziemy w siedzibie ukrytego. Również nic się nie zadziało. Próbowałem wielu kombinacji umiejętności, oprócz przenikliwego chłodu oraz fali uderzeniowej. Pewnie nie sprawdziłem wszystkich kombinacji, ale naprawdę wiele przetestowałem. Próbowałem wszystkich znaków, czy da się jakoś inaczej zabić te upiory. Nie da się. Próbowałem w różnej kolejności uruchamiać dźwignię. Nic. Próbowałem zabić żywiołaka, który pojawia się po uruchomieniu dźwigni właśnie tym przenikliwym chłodem, przenikliwym zimnem, co zajęło mi swoją drogą chyba z 20 minut. Również nic się nie wydarzyło. Z tego żywiołaka też wypada miecz i to nim próbowałem zabijać duchy. Bez większego skutku. Próbowałem zabijać znakiem art wampiry w Tesza Mutna. Nic. Próbowałem w tym Tesza Mutna zapalić wszystkie pochodnie, albo je zgasić. Również nic. Próbowałem wchodzić do portalu o różnych godzinach. Próbowałem tam ponownie wchodzić i jakoś ponownie przestawiać dźwignię, ale również bez skutku. Próbowałem szukać po całej mapie jakiegoś portalu, czy gdzieś się nie odpala jak uruchomimy w tym bastionie, ale nic nie znalazłem. Regis mówi, że na przykład drzwi w Tesza Mutna otwiera się krwią wampira wyższego, ale udanie się do bastionu z ręką Deadlafa również nic nie daje. Wejście tam nago, tak samo ubranym jak to ciało, do tego bastionu również nic nie daje. Ukryty też wspomina bardzo ciekawą rzecz. O tym, że wrota między światami się kiedyś otworzą. Ta jaskinia, z której przyszedłem, co to było za miejsce? Tam jest brama między tym światem a naszym, zamknięta. Ale kiedyś znów się otworzy. Za 100 waszych lat. 200. 300. Może faktycznie otwierałem się po jakimś czasie, ale są już gagatki, które to próbowały. Bez skutku. Możliwe, że tylko po dokładnie na przykład 200 dniach się otwierałem i tylko na chwilę. Jeżeli przegapisz ten moment, to już po ptakach. Kto wie, może akurat po 2077 dniach. Albo tak, żeby to był równo 2077 rok na przykład w Wiedźminie. Próbowałem też zmienić datę na komputerze i wchodzić do portalu bez skutku. Próbowałem takich oczywistych dat jak premiera Cyberpunka i tak dalej. Albo przewijać czas po jednym dniu do przodu, ale niestety bezskutecznie. Całkiem prawdopodobne, że niestety cały ten sekret i jego rozwiązanie znajdziemy w Cyberpunku, a nie w Wiedźminie. Niestety dla mnie, bo jednak o Wiedźminie posiadam znacznie większą wiedzę. W przypiętym komentarzu będziecie mieli napisane, jeżeli coś się zmieni, coś się odkryje nowego, będę się to starał update'ować na bieżąco, tak jak zresztą robiłem to w poprzednim filmie. I miejmy nadzieję, że następny film będzie zatytułowany Nowa Zagadka Rozwiązana. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, możecie też wesprzeć mój kanał jakimś skromnym datkiem, a my widzimy się w następnym filmie.